Tutaj bosik jest. Tak jest. Mamy to. Let's get it on. Dokładnie tak. I jedziemy z koksem. Zobaczymy, kto tutaj na nas czeka. Ogólnie muzyka wprowadzająca tutaj nas w tę walkę to jest muzyka, która również rozpoczyna się w wersji na Nintendo 64, jak jest ekran tytułowy gry. Tak więc warto o tym wspomnieć. No i co, mamy parodię coś a la takiego Rockiego Balboa albo Wrestling WWE. Muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest całkiem spoko. Sam w ogóle pomysł na bossa jest również ok. No i to tyle z tego bossa, tak więc... No nie wiem, czy tutaj cokolwiek mogłem powiedzieć innego poza tym, że moje wspomnienia z tym bossem są takie, że nie sprawiał mi on nigdy żadnego problemu. Jak widzieliście teraz, to była bułka z masłem, tak więc... No trochę szkoda, że Rez zatrudnił takich idiotów, no ale cóż poradzić. Hey Spartacus, where did you learn those moves? Ever been to a Turkish bathhouse? Hey, that wasn't me, I swear. Besides, I'm about to try out some new holds on you, my precious pin doctor. Easy there, Nacho Man, or I'll elbow drop you. Now get back to work. Dobra, nie poganiaj mnie tak, żebym ja tak wrócił do tej roboty, bo jak widzisz, to na razie musiałem się uporać z pewnymi problemami. No i dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz drugi świat, to by było na tyle, jeżeli chodzi o robienie poziomów. Zapisać sobie zapisaliśmy. I teraz zaczynamy czyszczenie świata w postaci zbierania dosłownie wszystkiego. Możemy już teraz dumnie zacząć zbieranie w zasadzie wszystkich komarów i tam wszystkich innych rzeczy. Tak więc zobaczmy, co tutaj będziemy mieli do zebrania. Na pewno stąd będą rzeczy do zebrania. Ogólnie jeżeli chodzi o huby, to wydaje mi się, że lokacja jakby wszystkich tych komarów, nie komarów, to będzie pikuś dosłownie. Tak więc teraz możemy już na spokojnie to zrobić. Jeżeli chodzi o 100% hubu, to szczerze powiedziawszy, w wersji na PSP miałem co jedynie problem z lokalizacją jednego komara. I mam nadzieję, że teraz tego nie będzie już z tym problemu, bo pamiętam, że no siedziałem dosyć długo, jeżeli chodzi o 100% hubu. Ale myślę, że z tym raczej problemu nie będzie. Na razie lecimy sobie prostą linią, tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest w miarę prosta. Tu na razie mamy git 18. Oczywiście robociki tutaj nas też będą drażnić. A jako, że ostatni raz grałem w Gexa na PSP w 2016 roku, no to można by powiedzieć, że no było dosyć ciekawie. Ale szczerze nie pamiętam, chyba przeszedłem Gexa 3 ten na PSP w 2016 roku. Właściwie kurczę, tutaj pewności 100% nie mam, no nie? Ale jeżeli mi się udało, no to będzie moje już oficjalnie trzecie przejście Gexa trójki na 100%. Trzecie i mam nadzieję, że ostatnie. Nie no, nie przesadzajmy może, no ale kurczę, robienie 100% w tej gierce to jest, nie będę tego ukrywał, mordęga. Tak jak Sebastian miał problemy z Harrym Potterem i Komnatą Tajemnic na PS2 i tymi Harrymi Potterami na PS2. Tak ja mam osobiście problem z Gexem trójką i to jest takie, że zrobisz jeden poziom na 100% albo dwa, już masz po prostu dosyć tej gry, nie? Nie mówię, że to jest najgorsza gra, żeby nie było, żebyśmy się źle nie zrozumieli. No ale sami widzicie, że momentami to kuźle można, brzydko mówiąc, dostać, no nie? Ja nie mówię, żeby poziomy składały się z tego, żeby wiecie, wszystkie te itemki, które teraz zbieramy, były od razu w jednym miejscu i tak dalej, ale kurczę, czasami to jest naprawdę uciążliwe, że na przykład masz pewność, że coś tutaj zdobyłeś, a potem się okazuje, że gra jednak cię trzyma w tej niepewności i chuja, żeś zdobył, brzydko mówiąc. No trochę to jest irytujące, nie będę tego ukrywał, więc no spodziewajcie się, że w tym let's playu będę dużo, ale to dużo gadał odnośnie tego, jak to trochę robienie 100% w tej gierce mnie nie irytuje, bo naprawdę ja wolę być szczery, ja wolę zawsze stawiać na szczerość niż na wiecie,
głaskanie gry tylko po to, że jest spoko, bo nie będę ukrywał, trzecia część Gexa jest naprawdę w porządku, ale na pewno będę do niej rzadziej wracał niż do Gexa 2, to jest bardziej niż pewne. Gexa 2 to po prostu uwielbiam, kocham, szanuję i tam robienie 100% to jest czysta przyjemność, a tutaj to po prostu... No czasami mam wrażenie, że po prostu twórcy już, nie wiem, chcieli tak uprzykrzyć graczowi życie, żeby po prostu... No wiecie, o co chodzi. Dobra, nieważne. I mamy trzeci upgrade zdrowia, jeszcze tylko jeden i będziemy mieli wszystkie upgrade'y zdrowia zebrane. No i mamy przy okazji żyćko, elegancko. Tu na bank coś jeszcze też będzie, więc warto tu zejść, dokładnie tak. Tu będzie robocik, który będzie udawał pająka swoją drogą, albo imitował. Brama się tutaj rozpierdzieliła. Czy tutaj coś będzie na nas czekać, poza bonusem? No nie. Bonusy i sekretne poziomy sobie zostawimy, wiadomo, na koniec gry. Przed walką z ostatnim bossem, żeby tak mieć wszystko ładnie zebrane. O, dobra. Spalmy jeszcze, przecież mogą spadać te komary. Trzeba brać to również pod uwagę. Czyli jeszcze tylko 30, jeszcze tylko 30, więc to już jest naprawdę z górki, moi drodzy. A najgorsze jest to, że w... O nie! W następnym świecie już jest ten poziom. O nie! To już będzie ten poziom, który... Oj, oj, oj. Mythology Network. Masakra, o nie! Ja nie jestem na to przygotowany. Nie no, wiadomo, no nie poddam się, no nie po to robię maraton, żeby teraz kurde się poddawać, ale nie będę wam owijał w bawełnę, że to jest jeden z gorszych, jak nie najgorszy poziom, jeżeli chodzi o 100%. Ja się boję, że tam spędzę godzinę co najmniej. Jak już tutaj miałem problemy z poszukaniem niektórych tam komarów, to ja nie chcę wiedzieć, co to tam się będzie odpierdzielać. Tam dantejskie sceny będą się działy, moi drodzy. 77. Mamy tutaj wszystko git. Wszystko git elegancko. To mi się trochę nie podoba. Niepotrzebnie schodziłem w dół. Ale możemy łatwo się dostać w ten sposób. Pewnie, że tak. Cut! Stunt Gecko! Dobra, zdobyłem tutaj właśnie tego komara, z którym zawsze miałem problem, żeby go zdobyć. Więc to przynajmniej będziemy mieli już odhaczone. W ogóle jestem ciekaw, czy Lake... A, chyba było. Poczekajcie, widziałem? Dobrze? Lake Flacid? Tak, Lake Flacid, dobrze. Czyli jednak tutaj będzie zapisane jako zrobienie 100%. Mam nadzieję, że jak ja na przykład wyjdę z Lake Flacid, to się też zapisze. Bo wiem, że te komary będą wracały tutaj najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o znajdźki jeszcze raz do zdobycia. No ale na szczęście będziemy mieli ten total chyba zapisany, więc tyle dobrze. Oj, 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 oj. Thank you.
No, ale to mogłem planować i to się nawet udało. Mogę nawet więcej powiedzieć. Osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt cztery. Kabum, jak to się mówi. Okej. Tu jest bonusowy żetonik. Dokładnie tak. Jak total wygląda? 2 na 3, 8 na 10, czyli... O, tam jest jeszcze jeden, dobra. 3 na 3. Elegancko. Osiemdziesiąt sześć. Dawaj, dawaj, dawaj więcej. Tu chyba będzie bonusowy poziom, prawda? Albo sekretny poziom. Bo coś tutaj było, był jeszcze jeden dodatkowy telewizorek. Tak, bonusowy. Jeszcze cztery komary nam zostały w takim razie. Dobra, cztery komary. I chyba dwie łapy. Tak? Dwie łapy i cztery komary, dokładnie tak. To teraz pytanie, gdzie mogą być te komary, jak i łapy. Bo ja pomysłów nie mam. Tu już byłem. Może pod wodą. Ale w to wątpię. Może jakąś palmę ominąłem. Chuj wie. O, palma ominięta. Mówiłem, że palem nie ominąłem. Ja to dobry kawalarz jestem. Był taki kawał, z którego nikt się nie zaśmiał. Trochę szkoda, no ale cóż poradzić. O, zajebiście. To już mamy zrobione 100%. Jeżeli chodzi o pilot. Mamy jeden pilot, trzy bonusowe te, to teraz jeszcze te łapska geksa trzeba zdobyć. No to jest dopiero, kurde, wyczyn teraz będzie. Gdzie mogą być te łapska jego? Dobra, mamy ostatnie łapki. Upewniamy się? Tak, zrobiliśmy 100%, zapisujemy sobie. Właśnie w ten oto sposób nasz hub został 100%owany, czyli ten Lake Flacid. Co za tym idzie, możemy już sobie zakończyć tutaj, jeżeli chodzi o robienie czegokolwiek. Tak więc na razie, fajnie było, kurczę pieczone. Trzeba będzie teraz następny świat zwiedzać, bo idziemy dalej sobie z gierką.
I nie w tę stronę poszedłem, bo chyba w tę stronę się idzie do exitu. O ile mnie pamięć nie myli. Tak, tutaj się idzie do exitu. Nara. I dokładnie tak, następny hub, czyli w sumie świat numer 2 nam się odblokował. A tym światem będzie Slappy Wally, czyli... Slappy Wally, nie wiem w sumie co to jest na polskie, najwyżej będziecie mieli tutaj za niedługo tłumaczenie. Ciekawostki do hubu Slappy Wally. Duża część Slappy Wally jest dostępna przez debug mode w prototypie z 30 grudnia 1998 roku. Zarówno telewizory Anima Channel, jak i Lizard of Us nie mają przycisków, aby do tych poziomów wejść, ale ekran zamiast pokazać szumu telewizyjnego, to ma się wrażenie jakby działał. Droga do wszystkich telewizorów jest w pewnym stopniu odcięta. Mythology Network oraz Lizard of Us są zablokowane kratą. Fairy Tales TV ma strome zbocze w miejscu, w którym znajduje się jezioro w finalnej wersji gry, a ścieżka prowadząca do Anime Channel nie jest zaprojektowana. W tym świecie miał być poziom o tematyce cowboya. Zarówno ten poziom, jak i pozostałe poziomy obszaru są dostępne w debug mode. I to jest właśnie świat, w którym występuje ten poziom, którego bardzo nie lubię, czyli Mythology Network. I zastanawiam się, czy by od razu tego hubu nie zrobić na 100%, tak szczerze. W sumie jeszcze teraz tutaj, w tej sesji. Zobaczymy. Co się uda, to zdobędę, co się nie uda, to nie zdobędę. O! Najwyżej sobie podzielimy to na dwie części, po prostu pierwszą część sobie 100%ujemy tego, znaczy 100%ujemy, zrobimy na 50%, a drugą część zrobimy na 100%, czyli w następnej sesji. 25, elegancko. Okej. Mostek, mostek, bardzo fajny. Lubię coś takiego, właśnie takie mostki w grach. To jest trochę ironiczne, bo nie lubię za bardzo poziomu The High Road, czy tam Road to Nowhere w Crashu 1, bo jest bardzo trudny. Znaczy, no, nie mogę powiedzieć, że nie lubię, ale po prostu, no, jest kurde w cholerę trudny. Ale jakoś mosty w grach mi nie przeszkadzają, na przykład w takim Gexie. To jest taka śmieszna ironia losu. No, tam mamy Anime Channel. Tak, autentycznie jest coś takiego jak Anime Channel. Tu mamy walkę z bossem, Lizard of Ooze. Udało nam się odblokować przez to, że mamy trochę więcej pilotów, bo mamy ile? 27, a tam trzeba było 22, żeby odblokować bossa. Więc teoretycznie moglibyśmy już sobie odblokować ostatni świat, tak na dobrą sprawę. Ale tego jeszcze robić nie będziemy, ponieważ my gramy po kolei w poziomy, chcąc nie chcąc. Wanted Gex. Gex jest poszukiwany. Pewnie przez Reza, albo przez kogo innego. I w ogóle fajne jest to, że jeżeli chodzi o te monitory z... z łapkami Gexa, w sumie jest takim drugim życiem, można by powiedzieć, to fajne jest to, że one tak się w nieskończoność spełnią. Że nie ma czegoś takiego, że zniszczysz monitor i już masz po monitorze, nie? No i teraz za pomocą teleportera się teleportujemy tutaj. No jeszcze jednego żetonika brakuje, żeby odblokować bonus kolejny. Ale my sobie bonusu na razie robić nie będziemy, ponieważ tak jak mówiłem, zostawiamy sobie to na sam koniec. Tu nic nie ma już. Aj!
To było nieprzemyślane bardzo z mojej strony. Tu schodzimy na dół i co tu będziemy mieli? Szczerze to naprawdę nie pamiętam, co tutaj będzie na nas czekać. A, sekret po... sekretny poziom. Sekret poziom, to nie jest sekret poziom. Jak total tutaj wygląda? 2 na 10, 2 na 3, 0 na 1. To nie jest 2 na 10. A tu jest ten poziom też. Przypomniałem sobie, że jest jeszcze jeden poziom tutaj, który parodiuje chyba baśń o czerwonym kapturku. Znaczy baśń, no bajkę o czerwonym kapturku, wiecie, o co chodzi. No, Fairy Tales, tak jest. To jest to właśnie. Tam można się wyżej dostać, ej! My to zrobimy. Będziemy się wspinać na samą górę. Wow, ile tutaj komarów było w jednym tym. 5 aż. No i tutaj jest zmora. Zmora, kurde. Ten poziom zupełnie ten poziom zupełnie inaczej wygląda w wersji na Nintendo 64. Dlaczego wersja na Nintendo 64 akurat musiała mieć teraz prostszy poziom? Weźcie mi to powiedzcie, bo ja tego nie ogarniam. Straszne po prostu. Dlaczego wersja na PS1 musi mieć zawsze przejebane? Nie rozumiem tego kompletnie. Ale widać, że w sumie tutaj, jeżeli chodzi o lokalizację tych komarów, to z tym problemu nie będzie. Już to widzę chociażby po tym, że brakuje nam już tylko 5, a niedawno żeśmy zaczęli czyszczenie, tak na dobrą sprawę. Tylko nie wiem za cholerę, jak tam się do góry teraz dostać. Da się to przesunąć? Nie, nie da się. Mythology, kurwa jebany network. No fajnie, mamy 100%, elegancko, super, cieszę się. Pod względem tych komarów, no bo tak, to zrobiliśmy tutaj 100%, nie można powiedzieć, że nie. Ale brakuje nam mimo co jednego żetonika bonusowego i 4 łapek. Thank you.
Zajebiście, tu doskoczyliśmy, bardzo się cieszę. Teraz tylko kurde spróbuj tam do góry doskoczyć, to będzie dopiero sukces, o Jezus Maria, wtedy to... No normalnie nie wiem co ja zrobię, jak ja tam dolecę do góry. Szampana normalnie otworzę. O, na przykład w taki sposób. Dostaliśmy się do góry. Elegancko. Cześć. Jednej łapki i jeden bonusowy żeton. Jeszcze jedna łapka, jeden bonusowy żeton, moi drodzy. I moi drodzy, tak. Może tutaj twórcy są tacy zabawni, że sobie za telewizorek schowają. Nie, twórcy nie są aż tak zabawni. Jednak z nich to nie są tacy już dobrzy kawalarze. O, już widzę, gdzie jest ostatni ten żeton bonusowy. A, wiem, gdzie jest ostatnia łapka. To tam właśnie było. No tak, tylko jak teraz ją zdobędę? To jest jeszcze lepsze pytanie, na które jeszcze nie znam odpowiedzi. No, w sumie rację, mogłem tak to zrobić. O! Dobrze! Teraz to poszło kurde zajebiście. Mamy ładny total zrobiony. Więc jeszcze raz sprawdzamy, dla pewności. Tu 100%, 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 nie, tu nie 100%. Tu 100%, tu 100%, tu 100%. I tu jest kolejny świat. I tyle, ładnie nam idzie, ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Sobie zapiszemy, elegancko. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o poziomie, który dzisiaj robiłem, plus boss, plus 100% świata, no i 100% tego świata. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli, jeżeli chodzi o filmy. A na grupie na Facebooku, na Discordzie się integrujemy wszyscy razem ze sobą, ja tam informuję o odcinkach, co tam się u mnie dzieje itd., itd. No i po raz ostatni, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Nagrywałem to 13 czerwca o godzinie teraz 9:30. Na razie i cześć.